Witam, nazywam się Konrad Mroczek, jest z nami dzisiaj Łukasz Kalinowski, ekspert agencji ACR i będziemy rozmawiali na temat webinarium, które odbędzie się 23 i 24 maja pod tytułem Planowanie kampanii reklamowej w internecie. Witam. Witam Cię, Konrad. Łukasz, powiedz mi, czym przede wszystkim różni się planowanie kampanii reklamowej w internecie od planowania innych mediów, telewizji, radia, prasy? Więc największą różnicą między planowaniem kampanii w internecie i standardowymi mediami jest jak gdyby elastyczność internetu. Internet bardzo dobrze się sprawdza jako medium takie kryzysowe, dlatego że zdarzało mi się planować proste kampanie, takie właśnie kryzysowe, planować, zlecać i realizować kampanię w ciągu jednego dnia. Tego nie da się uzyskać w innych mediach, chociażby na outdoorze nie można powiesić, prawda, siatki czy wykleić billboardów w ciągu jednego dnia. Tak samo w momencie, w którym coś idzie nie tak, możemy w każdej chwili przerwać emisję kampanii, możemy podmienić kreację, spróbować optymalizować ten proces. Internet to również bardzo wiele narzędzi i sposobów dotarcia do użytkownika. Mamy kilka modeli rozliczeń, mamy kilkanaście typów kreacji. To wszystko jest dosyć skomplikowaną sprawą i którą postaram się krok po kroku od podstaw wyjaśnić w trakcie naszego seminarium. Jasne, czyli elastyczność i narzędzia, a na czym przede wszystkim mogą skorzystać reklamodawcy w internecie? Na większość pytań odnośnie internetu jest jedna odpowiedź i brzmi ona: to zależy. Tak jest i w tym wypadku, to zależy od reklamodawcy po prostu. W momencie, w którym reklamodawcę, który ma jakąś formę sprzedaży w internecie lub ma jakąś formę sprzedaży wysyłkowej, kampania w internecie może mu podnieść wyniki sprzedaży. Możemy po prostu rozliczać się za konkretną sprzedaż, przez co możemy uzyskać realny profit dla reklamodawcy. W przypadku kampanii dla reklamodawców z branży finansowej możemy za to internet bardzo dobrze się sprawdza jako medium zbierające leady, i które potem obsługuje call center klienta. No i oczywiście nie można zapomnieć o tym, że internet w Polsce to ponad 19 milionów realnych użytkowników, tak zwanych, czyli tak naprawdę połowa populacji Polski. No i to jest połowa, która jest bardziej majętna, lepiej wykształcona, to jest dla wielu reklamodawców wspaniała grupa celowa. Przez co internet świetnie się również sprawdza jako medium wizerunkowe, szczególnie, że możemy tutaj zaangażować użytkownika w jakiś sposób w interakcję. Mhm. Czyli to ta podstawowa zaleta internetu. Powiedz nam też, proszę, czego dowiemy się na webinarium? Na webinarium postaram się przedstawić, na samym początku zaczniemy od przedstawienia profilu demograficznego polskiego internauty, zrobimy taki overview polskiego internetu, poznamy graczy po kolei na polskim rynku. Następnie przejdziemy przez część taką teoretyczną, w której przedstawię wskaźniki, sposoby emisji, wszystkie jak gdyby elementy związane z serwerem, czyli targetowanie, czyli capping itd., itd. No a na samym końcu na kilku przykładach przejdziemy przez cały proces planowania kampanii internetowej, przez analizę briefu, potrzeb klienta, do tworzenia, prawda, strategii mediowej, mediaplanu, potem cały proces optymalizacji. Będzie to takie przejście przez wszystkie fazy po to, żeby jak gdyby dać ogólny obraz. Jasne, czyli teoria, praktyka i case'y. To, tak, czego wszyscy potrzebujemy, żeby dobrze planować kampanię w internecie. Dokładnie tak. Dziękuję za obejrzenie i przypominam, że nasze webinarium odbywa się 23 i 24. Łukasz, dziękuję. Wielkie dzięki.